Siemaneczko, na dzisiaj mocny content. Mocny content, który zasługuje na łapę i suba. Mam nadzieję, że już to zrobiliście. Zostawcie też jakiś komentarz, koniecznie, pod filmem, bo dzisiaj otwieramy Tag Team Powers Collection. Leżało trochę na półce, nie powiem, ale nie mogę się powstrzymać. Chcę już sobie te promki pochować w top loadery. Nie chcę, żeby to już stało dłużej zamknięte. Prezentuje się przemega mocno. Naprawdę. Ja sobie to szybko otworzę. No, używali kiedyś trochę lepszego kleju. Teraz te boksy się otwierają po prostu na skinienie. A co mi tam? Ja pustych boksów nie zbieram. Tak się do tego dostaniemy. Mocny temat, naprawdę. Mocny temat i mocny odcinek. Nie chcemy tego pogiąć. Kodzik. Później. Co tu jest? Tu jeszcze jest coś z tyłu schowane. Wow. O tym to nawet nie wiedziałem. Nie oglądałem żadnych openingów. To, czego nie lubię. Widzę, że karty są wpięte. Niby łatwo wyjdą. Te pierwsze. Te drugie już nie. Najlepiej łapać po środku. W tym miejscu. Ale tak, żeby ona się wyginała w tą stronę. One wtedy ładnie wypstrykują. Lifion. Zaraz im się przyjrzymy, jak wyglądają. Oho. Mocny temat. Dobra, udało się wyciągnąć. Oglądamy. Espeon Deoxys GX. Idealna. Totalnie idealna. I zarazem przepiękna. Mocny temat. Eevee. Jak z tyłu? Nie oberwała. Też jest idealna. No, takie karty w kolekcji naprawdę fajnie mieć. Całość kupiona na PokéCollect z unikatów. Glaceon. Promka. Lifion. Więc kolejne koty do kolekcji. Umbreon and Darkrai. To też jest to, po co tego boksa się kupuje. Mocno. Kurczę, te karty są naprawdę w idealnym stanie. Nie doszliśmy nawet jeszcze do boosterów, a już jest grubo. Karakosta GX. No, ta jest trochę krzywo wycięta. Ale tak jak mówię, ten Umbreon i Espeon. Ogólnie jest drugi jeszcze taki box. Różni się tylko tą kartą oversize'ową. Regigigas. Promeczka. Zawsze spoko. Trochę są wygięte. Widzę, że też tu trochę od góry Regigigas oberwał. No ale tak jak mówię, tamte są najważniejsze. Dobra, boosterki zaraz się wysypią. Zaraz je sobie przejrzymy. Wyciągnijmy jeszcze to. I ta karta jest duża. Ona jest tego starego formatu, z tego co pamiętam. I nie mieści się do tego klaserka, który został wydany na 20-lecie. Szkoda. Zwykłe Sun and Moon. Sun and Moon Lost Thunder, Sword and Shield, dwa Cosmic Eclipse. Tu liczę na dobry drop. Evo, to wiadomo, że też liczę na dobry drop. Celestial Storm, też mogłoby coś fajnego wpaść. I zaczynamy zabawę.
ostatnio na kanale sporo tych starszych boksików. Na pewno jeszcze jakieś się pojawią. I teraz macie kodzik. Tag Team Powers Collection. Proszę bardzo. To jest zwykły swordzik. No ale liczymy. Liczymy na dobre trafy dzisiaj. Ostatnio z Zacjanów na pojedynku kolorowo nie było. I zaczynamy od zwykłego Raichu. Więc zapominamy i przechodzimy do kolejnego. Mocno jest ten box, co? BD, Zara BD, Hitmonlee, a tam jest Hitmonchan z tyłu, to pamiętam. Ghastly, Rookie D, Sizzly PD, Snom, Kozak, Drapion i zwykły Tivul. No to może i dobrze, że niedobrze. Otworzymy sobie Sun Moon zwykły. W sensie zostawmy te dropy na koniec, tak? Te najmocniejsze dropy zostawmy na koniec. Ja teraz nic nie będę naprawdę wymagał. Najlepsze dropy niech będą na koniec. Tu cztery? Tak. Passimian. Great Ball, Boldor, Marani, Crabrawler, Eevee, Sandygast, Poliwag, Alolan miał rewersik bardzo ładny i zwykły Tukanon. No szkoda. Szybko idzie, wam powiem. Trochę się zaczyna człowiek stresować, jak wydaje na boksa 650 zł. Bo w takiej cenie go kupiłem, to nie jest z mojej starej kolekcji. Tylko z Pokekolek z unikatów. No i ma nadzieję na jakiś dobry drop, no nie wiem co wy o tym myślicie. Tutaj mamy dwa fajne Sun and Moony. Je sobie otworzymy teraz. Ale emocje są inne, powiem wam, że emocje są inne. Nawet jak rozpracowujecie takiego booster boxa całego za 600. Tam 5 czy tam 550, zależy gdzie kupicie. To emocje są zupełnie inne niż jak otwieracie taki booster sprzed 4 lat. Ha! Alolan Dugtrio. Professor Elm's Lecture. Mina. Hondur. Alolan Diglett. Trico. Czas jaki kozacki. Pachurisu. Zernas. Dajcie znać w komentarzu, jak ten typ karty się nazywa. On ma swoją nazwę. I zwykły Lantern. Zernas jest rerką, więc to fajne traf. Ma tutaj taki fajny znaczek. To jest podpowiedź. Celestial Storm. I zostanie sama śmietanka. Który rok? 17 też. Gorebys, Nazleaf, Surskit, Onix, Clamperl, Lotad, Funpi, The Masked Royal. No i zwykły Regirock. No, tutaj zjawiskowo nie było. Najfajniejszy ten Zernas na razie. Na P. Podpowiedź kolejna. Cosmic Eclipse. Jezu, jak ja bym chciał jakiś fajny dropik z tego dodatku. Naprawdę bardzo chciałbym fajny dropik z tego dodatku. Czy tu 3? Chyba tak. Gloom. Sileo. Kosmik jest kozacki. Naprawdę, to są tak fajne arty, które bym chciał tak bardzo trafić. Heloptile, Cosmog, Slagma, Wolmer. Ktoś to narysował, ewidentnie. Toma Kazu Kamiya. Proszę bardzo. I tu jest opis nawet.
Pawniard. Stoutland. Jezu. Patrzcie, tam coś się jeszcze świeci. O takie boostery nam chodzi. To jest charakter rare, tak? No, nie mogę powiedzieć, że szkoda, że Stoutland, ale zobaczcie, tam się dalej coś świeci. Wildplume GX. 4 można było przełożyć. Ale w końcu trafiam coś z Cosmic Eclipse. Ta karta pięknie cała się świeci. No i jeszcze Wildplumik do kolekcji. Cosmic na propsie. Jak dorwę gdzieś więcej Cosmic, to będę otwierał na potęgę. Booster Box obecnie to koszt chyba około 2500 zł, więc lekkie szaleństwo. Ale te karty są przepiękne. No i w Brilliant Stars właśnie zanosi się na to, że będą te charakter rerki. Przepiękne karty. Dajcie znać w komentarzu. Ale ten Stoutland na pewno trafi na jakieś wyjątkowe miejsce w mojej kolekcji. Bardzo chciałem mieć jakąś z tych kart. Z tego Cosmic Eclipse. A tu dwie takie sztosowate karty w jednym boosterze. I ile promek kozackich. Nie no, ten box. Nie wiem, ile on kosztował, jak wychodził. To też możecie napisać w komentarzu. Ale ten box. To teraz bym chyba wykupił wszystkie po prostu. Ale no. Ale to też nie to samo, tak? No bo jak one wtedy są już na rynku i wykupujesz i otwierasz na bieżąco, to te emocje są zupełnie inne. Cosmic Eclipse kolejny. I zostanie już tylko Evo i Charizard. Kod będzie tak. Bisharp, Kryopius, Mimikyu, Alolan Sandshrew, ładny. Ponitka, Sunkern, Kosmog, Psyduck, Ducklet na rewersie, no i tutaj niestety Lantern. No niestety, jeden tylko taki kosmik kozacki nam się trafił, drugi już nie urwał. No i Evo, zostaje Evo. Dwa odcinki pod rząd Evo jest otwierane. A tamte paki też chyba od Sandshrew się zaczynały. Więc zasługuje to na pewno na suba. Dobra, jest biały kot. Wyblakły. Czy to dobry znak? Tu nie ma energii. Coś tam jest. Nie. Są takie emocje. Kakuna. Trainer Sandshrew Ponita. Magnemite. Pikachu. Pikachu jest przesztosem. Ja lubię te Pikachu. Machop. Beedrill na rewersie, więc mamy rerkę na rewersie. No i mamy jakiś drop z Evo. Co to jest? Blastoise EX. Wow. Ale jeszcze idealnie wycięty do tego. Fajne ma krawędzie. Wygląda na dobrze przycentrowanego. O to chodzi. Taki Blastoisik na propsie, co? Naprawdę bardzo ładna karta. Beedrill też niczego sobie. Fajne są te rewersy, one są takie lustra, tak się świecą. To jest niesamowite. Naprawdę, stare boostery, stare karty. Czasami warto zrezygnować z booster boxa, kupić takie pudło, które już swoje lata ma i poczuć te emocje, bo ja jestem bardziej zadowolony z tych dropów niż z dropów z booster boxa czasami. Dla mnie totalny kozak. Dajcie znać w komentarzu, czy odcinek wam się podobał. Czego możecie się spodziewać? Jakich pojedynków możecie się spodziewać na następnym odcinku? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, jakiego pojedynku możecie się spodziewać na następnych odcinkach. Nie wiem. Dajcie znać w komentarzu, czy wy się domyślacie, jaki może być pojedynek.
Zostawcie suba, dzwonek, walnijcie komenta, łapkę, po to, żeby tego odcinka nie przegapić. Jesteśmy w kontakcie, wbijajcie na Discorda. Dzięki, że oglądaliście. No i cześć!